To give a little background. Krótko powiem o sobie. Pracowałam jako badawczyni, pracowałam w szpitalach, właśnie w badaniach medycznych na najwyższych szczeblach, ale w ostatnich latach zdecydowałam się wybrać karierę niezależnej badaczki w działaniach w obszarze zapobieganiu chorobom przewlekłym i ostatnio bardzo mocno się koncentruję nad zanieczyszczeniem elektromagnetycznym, który jest bardzo poważnym problemem o zasięgu światowym. I kiedy mówimy o właśnie tym zanieczyszczeniu, to promieniowanie radiowe, czy też bezprzewodowe, znane jako bezprzewodowe, to częstotliwości radiowe i nadajniki radiowe bywały daleko położonymi obiektami od siedzib ludzkich aż do lat 70. 80. Potem weszły do naszych domów, najpierw jako krochenki mikrofalowe, ale wciąż niewielkie części populacji była narażona na tego typu promieniowanie. W dniu dzisiejszym mamy sytuację, gdzie nadajniki radiowe po prostu nosimy ze sobą, nawet nasze dzieci, które cały czas emitują promieniowanie mikrofalowe, które wprost wnika do naszych organizmów, i mamy dowody, które pokazują, że to nie tylko takie małe stworzenia jak to padają właśnie w wyniku tego promieniowania, ale również promieniowanie to wpływa na nas i na nasze dzieci, i jest najwyższy czas, żebyśmy się zajęli na poważnie tym zasadniczym problemem. Zacznijmy od skali tego zanieczyszczenia elektromagnetycznego. Tutaj widzimy promieniowanie bezprzewodowe, całe promieniowanie radiowe na częstotliwościach radiowych. Poziomy naturalne są bardzo niskie, to jest ten zielony kolor. Praktycznie prawie tego nie ma. W ostatnich dekadach dodaliśmy do tych poziomów taką ogromną skalę. W chwili obecnej mamy 10 do 18 miliarda razy więcej promieniowania radiowego w naszym środowisku, na które jesteśmy stale narażeni, zwłaszcza w obszarze tutaj częstotliwości 1 GHz, które jest wykorzystywane do komunikacji bezprzewodowej przy systemie 5G. To będzie na pewno znacznie większe, gdzie znacznie więcej tej częstotliwości radiowej będzie zajęte przez tak intensywne promieniowanie. Obecne przepisy w tej dziedzinie są bardzo słabe, oparte są te przepisy na fizyce i takich sztucznych, plastikowych głowach, prawda, można powiedzieć, do eksperymentów nieprawdziwych. Niestety, proszę Państwa, w chwili obecnej wytyczne, jeśli chodzi o narażenie przez takie organizacje jak ICNIP i IEEE, tylko i wyłącznie bierze pod uwagę krótkoterminowe efekty, to jest do 6 do 30 minut, nie chronią nas te przepisy przed długoterminowymi efektami tego działania. I teraz mamy potwierdzenie z amerykańskiego EPA, czyli Agencji Ochrony Środowiska, która mówi, że obecne wytyczne, jeśli chodzi o narażenie, nie chronią nas przed długoterminowymi efektami. A jakie są efekty biologiczne przy niskich częstotliwościach? To są dokumenty w tysiącach badań publikowanych po recenzjach, również w raportach rządowych, przemysłowych,
niezależnych badawczych, a także również Międzynarodowa Agencja Badań do Spraw Raka również klasyfikuje to oddziaływanie radiowe jako potencjalnie rakotwórcze. Nie ma konsensu naukowego, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, poziom bezpieczeństwa zanieczyszczenia radiomagnetycznego. Mamy setki naukowców, którzy apelują do WHO i do ONZ-u o ochronę szerokiej populacji przed tym zanieczyszczeniem, żeby natychmiast podjąć działania w tym obszarze i wprowadzić nowe wytyczne dotyczące narażenia w oparciu o badanie biologiczne. Jeśli Państwo tego nie widzieliście, to zachęcam do sprawdzenia w internecie, bo to będzie bardzo ciekawe. I teraz, jakie są efekty biologiczne? Proszę Państwa, to nie jest zaskoczenie, że mamy tutaj wpływ, bo my jesteśmy istotami bioelektrycznymi. Bioelektryczność jest elementem całego życia na Ziemi i jest rozpoznawana w medycynie zachodniej i wschodniej. Mamy tutaj monitorowanie aktywności biologicznej i teraz mamy elektroencefalograf, który pokazuje działalność mózgu. Kiedy umieramy, tej czynności nie ma. Jeśli chodzi o poziom komórkowy, a z tego jesteśmy zbudowani, wielkich ilości tych elementów podstawowych, mamy takie białka, proteiny, które są bardzo wyrafinowane, białka, które transportują sygnały. Proszę Państwa, wiele lekarstw, które stały się hitami sprzedaży w ostatnich dekadach, działają właśnie na tych właśnie transporterach, na tych proteinach. Wiele współczesnych problemów w zdrowiu jest spowodowana zakłóceniami w tej bioelektryczności, w tym przepływie bioelektrycznym. I teraz nawet przy bardzo krótkich ekspozycjach mamy przykłady wpływu promieniowania. Proszę Państwa, tutaj mamy bardzo wysokiej jakości dane z Narodowych Instytutów Zdrowia w Stanach. Widzimy tutaj jest trzymany telefon i te części mózgu pokazują, że metabolizm glukozy zwiększył się po wykorzystaniu telefonu. Te takie żółto-pomarańczowe obszary pokazują znacznie większą metabolikę glukozy. Potrzebujemy więcej wiedzieć na ten temat, ale są efekty biologiczne, które są ewidentnie negatywne dla zdrowia. Na przykład w obszarze immunologicznym szpitala w Japonii przeprowadzono badania, szereg badań z młodymi, zdrowymi uczestnikami, gdzie którzy mieli zapalenie skóry o podłożu alergicznym. I to było tylko 60-milimetrowe badanie ekspozycji na standardowy telefon komórkowy. To są obiektywne, kliniczne testy na badanie skóry i badanie krwi. Pokazują, że reakcje alergiczne były pogorszone po wystawieniu na promieniowanie radiowe. To nie jest tylko i wyłącznie spekulacja, to jest dowód na negatywne działanie tego promieniowania. I proszę Państwa, wiemy również, że populacja światowa ma coraz więcej reakcji alergicznych i tutaj mamy ewidentnie czynnik ryzyka. Tutaj mamy, proszę Państwa, schemat
komórki zwierzęcej, niesłychanie złożonej struktury, gdzie tysiące elementów strukturalnych i tysiące elementów chemicznych muszą działać w idealnej harmonii, jak orkiestra, po to, żebyśmy żyli i byli zdrowi. Kiedy biolodzy sprawdzają skutki promieniowania na komórki, widzą skutki dla wszystkich różnych elementów komórek. Długoterminowy wpływ na poziomie komórkowym powoduje dysfunkcję, utratę koordynacji, dysfunkcję podstawowych funkcji biologicznych i to z kolei prowadzi do chorób i zaburzeń. I teraz patrzymy na dowody badawcze. Tutaj ORSA to jest taka specjalnie sieć, która bada skutki dla zdrowia nowoczesnej technologii. Organizacja ta zbudowała największą skategoryzowaną bazę badań poddanych recenzjom środowiskowym. Większość z nich została opublikowana po 2000 roku i nasza baza danych w tej chwili zawiera ponad 3000 badań. Można je bez problemu, one są darmowo dostępne, można do nich mieć dostęp z całego świata. I w początku tego roku przeprowadziliśmy analizę badań eksperymentalnych, więc to były studia kulturowe na zwierzętach ograniczone w zakresie, a także szerokie, i okazało się, że 68% z 1329 badań pokazało pozytywny skutek, czyli jakby potwierdziło negatywne skutki dla zdrowia i całkowicie zaprzeczyło twierdzeniom, że technologia bezprzewodowa jest całkowicie bezpieczna. Ona nie jest bezpieczna. Badacze mówią, że promieniowanie może powodować stres oksydacyjny i ryzyko przewlekłych chorób jak rak czy demencja. Również akurat stres oksydacyjny jest jednym z głównych moich obszarów badawczych i zdecydowałam w związku z tym, że wejdę w to, przeprowadzę takie badanie z kolegą, jaki jest skutek tego stresu oksydacyjnego, skąd on się bierze. To są takie elementy reaktywne, tlenowe i azotowe. I to powoduje oksydację elementów komórkowych. To jest tak jak oksydacja czy utleniania metalu, co powoduje rdze. Również i my rdzewiejemy, można powiedzieć. Co się tutaj dzieje? Nasze komórki budują systemy elementy odpornościowe przeciwko oksydacji właśnie, to są oksydanty. Wiemy, że jemy warzywa i owoce w ten sposób, konsumując antyoksydanty, przeciwutleniacze, które nam pomagają i w ten sposób chronią nas przed stresem oksydacyjnym. I w związku z tym potrzebujemy homeostazę właśnie tą redoksową, czyli właśnie homeostazę pomiędzy ochroną a stresem oksydacyjnym. W ten sposób jesteśmy zdrowi. Jeśli to zostanie zakłócone, to kiedy się pojawi tych elementów czy tych czynników oksydacyjnych, to powoduje, że ten stres oksydacyjny się rozwija i uszkadza nasze komórki, w tym DNA, nasz materiał genetyczny. Co się więc, proszę Państwa, dzieje? Tak jak zardzewiałe elementy metalowe, kiedy więcej się tej rdzy jest, my również stajemy się słabsi, dysfunkcyjni, starzejemy się szybciej i ulegamy chorobom przewlekłym w sposób łatwiejszy, proszę Państwa.
tutaj, kiedy patrzymy na badania na temat stresu oksydacyjnego, to okazuje się, że 89% z 242 badań pokazuje, że stres oksydacyjny jest rzeczywiście tutaj czynnikiem, co potwierdza wcześniej opublikowane badanie, o którym mówiłam wcześniej. Tutaj badania te, o których wspominam, one pochodzą z 29 krajów. Większość z tych badań jest nowych, opublikowanych po 2010 roku, a więc to jest świeża wiedza. I większość z nich zostało przeprowadzone na zwierzętach, w tym na ludziach, więc dowody są bardzo silne. A więc od efektów biologicznych do efektów dla zdrowia, proszę Państwa. Wiemy teraz, że promieniowanie radiowe może powodować skutki biologiczne, stres oksydacyjny. Wiemy, że jest w związku z tym bardzo wiele ekspozycji toksycznych, uszkodzenia komórek i to zakłócenie może również uszkadzać ważne hormony jak melatoninę i może pogarszać funkcje immunologiczne, hormonalne, metaboliczne i wiele rodzajów dysfunkcji może prowadzić do efektów wielosystemowych, wieloukładowych. Skutkiem czego mogą być choroby przewlekłe. Uszkodzenie DNA jest spowodowane przez stres oksydacyjny, to wiemy. Mamy w tej chwili 120 artykułów badań w naszej bazie danych, które potwierdzają właśnie uszkodzenie DNA. I tutaj mamy jeden z przykładów z bardzo dobrego studium z Uniwersytetu Wiedeńskiego. Nie będę tutaj mówiła o szczegółach, ale jeśli się popatrzy na te obrazy, to jest obraz komórki z nieuszkodzonym DNA. Widzimy, tak to wygląda. Tutaj mamy taką pozytywną grupą kontrolną. To jest komórka, która była eksponowana na bardzo silną dawkę promieniowania. Kiedy DNA jest uszkodzone fizycznie, to co widać, to jest rodzaj takiej komety, dlatego to jest taki obraz kometowy, tak się to nazywa. A tutaj test na wystawienia komórki na narażenie 24-godzinne telefonem komórkowym i widzimy taki obraz, który pokazuje materiał genetyczny fizycznie uszkodzony i to badanie jest potwierdzone przez wielką liczbę innych badań, nie tylko w in vitro, ale również in vivo mamy. Więc, że uszkodzenie DNA może powodować raka. A tutaj mamy mapę raka na świecie. Mamy i teraz diagnozy nowych nowotworów. Ten najciemniejszy obszar, najciemniejszy niebieski, pokazuje oczywiście najwyższy stopień właśnie zachorowań na raka. My w Australii mamy najwyższy poziom diagnozy raka na świecie. Niestety nie mogę być z tego dumna. Widzimy tutaj bardzo jasno, że głównymi obszarami raka na świecie to są kraje zachodnie, zindustrializowane, najbogatsze kraje, technologicznie najbardziej zaawansowane kraje. One mają najwyższy poziom raka. Niestety, nawet rozwijające się kraje, które miały tradycyjnie niskie poziomy raka, bardzo szybko nas doganiają. Widzimy bardzo ciekawe rzeczy, które się tutaj pojawiają. Nie jest to jasno. Niestety mamy za dużo troszeczkę światła, bo ciężko jest to pokazać, ale kiedy się patrzy na przykład porównanie pomiędzy Południową Koreą a Koreą Północną, genetycznie bardzo podobna populacja,
ale to jest wielka różnica. Nie widać tego niestety, ale mamy też Urugwaj, który ma bardzo wysokie, podniesione zachorowania na raka i sprawdziłam, okazało się, że to jest to, ten kraj, który daje laptop każdemu uczniowi w szkole. Pierwszy kraj na świecie, który dał każdemu, a więc technologicznie bardzo, że tak powiem, zaawansowany, w każdym razie próbuje się zaawansować. Tak naprawdę dobrze popatrzeć sobie na ten ogólny obraz. Rzeczywiście w Australii my mamy potężną ekspozycję na promieniowanie elektromagnetyczne, zresztą potwierdzają to badania, stąd również wniosek, iż jest to jeden z czynników sprzyjających zachorowaniom na nowotwory. Kolejny slajd pokazujący, jaka elektromagnetyczne promieniowanie wpływa na częstotliwość diagnozowania chorób nowotworowych, bo naukowcy są zgodni co do tego, że RFMR można uznać za czynnik karcenogenny, czyli rakotwórczy. I w dodatku jest to karcenogen typu pierwszego, należący do klasy pierwszej, mianowicie najbardziej przyczyniający się do rozwoju komórek nowotworowych. Przytoczę jeszcze jedno badanie eksperymentalne, które być może jest Państwu znane. Jest to bowiem badanie NTF ze Stanów Zjednoczonych, zorganizowane przez Instytut Ramazziniego z Włoch. I to badanie także potwierdza zależność między częstotliwością narażenia na promieniowanie elektromagnetyczne a występowaniem chorób nowotworowych. Te badania, które przytaczam, pokazują, że zwiększona ekspozycja na promieniowanie może doprowadzić do większego narażenia na choroby nowotworowe w populacji zwierząt, bo tu mówię najpierw przede wszystkim o badaniach zwierzęcych. W jaki sposób badamy większe narażenie? Chodzi przede wszystkim tutaj o obszary, które są objęte, w których występuje więcej zarówno masztów komórkowych, jak i stacji, oraz te miejsca szeroko, które są zaludnione, których populacja chętnie sięga po telefony komórkowe, czyli te, gdzie jest największe nagromadzenie ludzi. Kolejne badania pokazujące nam już z kolei model ludzki, czyli badania nie na zwierzętach. Przede wszystkim skupialiśmy się na zagrożeniu zachorowaniem na nowotwór mózgu. Mamy tutaj także dane spływające do nas z różnych krajów, w tym także Polski, pokazujące, że długotrwałe narażenie na promieniowanie telefonem komórkowym zwiększa ryzyko zachorowania na nowotwór mózgu. A to badanie pokazuje nam zwiększoną częstotliwość diagnozowania chorób nowotworowych wśród populacji zamieszkujących w pobliżu masztów czy stacji komórkowych. Tutaj mamy badanie, w którym naukowcy zbadali częstotliwość występowania zgonów spowodowanych chorobami nowotworowymi i dokonali mappingu tych zgonów w odniesieniu do ilości stacji komórkowych, stacji bazowych w danym kraju. Udało się przebadać niemal 8 tysięcy przypadków pacjentów, którzy zmarli na chorobę nowotworową i wnioski są porażające. Pokazują one nam bowiem, że większość z tych pacjentów miała miejsce zamieszkania w pobliżu stacji bazowej komórkowej, czyli w pobliżu tych wież. Im bliżej zbliżamy się do stacji bazowej, tym większa intensywność tej relacji, czyli tym więcej pacjentów, którzy zmarli na chorobę nowotworową, właśnie w tym obszarze się mieściło. Oczywiście można powiedzieć, że to sama wieża powoduje zgon, chociaż my naturalnie wiemy, że nie chodzi o tak bezpośrednie narażenie, a raczej o narażenie na większą częstotliwość promieniowania bywałanego przez
to urządzenie. Kolejne badanie dotyczyło ryzyka zachorowania na raka piersi. Przede wszystkim zwróciliśmy tutaj uwagę na potężny problem, mianowicie zwiększenie liczby przypadków nowotworu piersi u młodych kobiet. Były to kobiety, które chętnie korzystały z telefonu komórkowego i często nosiły go w kieszeni znajdującej się na klatce piersiowej. Zwracamy uwagę na konieczność powiadomienia opinii publicznej, ale także uwrażliwiamy lekarzy, onkologów, by zwracali uwagę szczególnie na te pacjentki. Jest to bowiem nowa grupa ryzyka. I kolejne badanie, w którym pobrano próbki krwi od zdrowych młodych ludzi, którzy mieli adres w pobliżu stacji bazowej, porównując następnie wyniki krwi z populacją, która nie zamieszkuje w pobliżu tych wież. I cóż się okazuje? Otóż okazuje się, że te młode osoby zamieszkujące w pobliżu stacji bazowych poddawane są większemu stresowi oksydacyjnemu i już na poziomie DNA widać, że ten stres oksydacyjny, czyli brak równowagi między wodnymi rodnikami a antyoksydantami, jest w ich przypadku bardziej niekorzystny niż w przypadku populacji zamieszkującej w znacznym oddaleniu od stacji bazowych. Wydaje się zatem, że Światowa Organizacja Zdrowia posiada wiedzę na ten temat, tym bardziej, że nie są to przypadki, które w historii się już nie pojawiły. Wydaje się, że Światowa Organizacja Zdrowia ma wiedzę na temat poprzednich przypadków, kiedy to doszło do zwiększenia częstotliwości zachorowania na choroby nowotworowe w związku z narażeniem na promieniowanie. Ale może warto przytoczyć kolejne badanie, które sięga jeszcze do lat 70. Otóż Światowa Organizacja Zdrowia postanowiła przeprowadzić kompleksowe badanie dotyczące ekspozycji populacji w 76 roku w północnej Karelii, ekspozycji na promieniowanie elektromagnetyczne. Otóż okazuje się, że populacja zamieszkująca ten obszar Finlandii, północną Karelię, została wybrana ze względu na to, że zamieszkiwała ona w pobliżu bazy radarowej sowieckiej, radzieckiej, i okazuje się, że ta potężna stacja radarowa, czyli system antyrakietowy Związku Radzieckiego, powodował potężne promieniowanie, a populacja północnej Karelii na tym bardzo ucierpiała. Otóż okazuje się, że już w 76 roku Światowa Organizacja Zdrowia była świadoma istniejącego związku przyczynowo-skutkowego między promieniowaniem elektromagnetycznym a zwiększoną częstotliwością występowania choroby wieńcowej u ludzi zamieszkujących północną Karelię. Okazało się, że większa część populacji zamieszkująca w pobliżu do samej stacji radarowej, otóż ta populacja częściej cierpiała na chorobę wieńcową i powikłania związane z chorobą wieńcową, a także podwyższone stężenie cholesterolu. Okazuje się, że związane to było także ze zmianą diety. Okazuje się bowiem, że populacja północnej Karelii tradycyjnie sięgała po dietę bogatą w tłuszcz zwierzęcy. Po 76 roku zastosowano projekt, taką kampanię edukacyjną zachęcającą populację do zmiany diety i do tego, by w niej uwzględniać świeże warzywa i owoce. Ja zajęłam się tą sprawą i z zdziwieniem stwierdziłam, że mimo dostępnych dowodów naukowych zachęcano Finów zamieszkujących północną Karelię, by zmienili swoją dietę, jednak nie poinformowano ich także o tym, jak pustoszące dla ich zdrowia są skutki elektromagnetycznego promieniowania.
Oczywiście pozytywne efekty zmiany diety, a przede wszystkim z wprowadzenia większej ilości warzyw i owoców, sprzyjało zmniejszeniu stresu oksydacyjnego i usuwaniu wodnych rodników z ich organizmów. Natomiast jeżeli połączymy te informacje i zdamy sobie sprawę, skąd ten stres oksydacyjny pochodził, możemy mieć pewność, iż promieniowanie elektromagnetyczne powoduje zwiększenie stresu oksydacyjnego, uszkadzając komórki na poziomie DNA i zwiększa ryzyka wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych, choroby wieńcowej i wreszcie nowotworów. Jeszcze kilka słów na temat właśnie nowotworów mózgu. Wiemy, że tkanka mózgowa chroni się doskonale poprzez odpowiednią barierę. Wiadomo, że kontrolujemy poprzez barierę krew mózg, czy te substancje, które do mózgu docierają. A zatem tak zwana bariera krew mózg działa jak taki bardzo silny filtr, który każdy z naszych organizmów posiada. Dzięki barierze krew-mózg wiele szkodliwych substancji do naszego mózgu nie dociera, tym samym chronimy ten delikatny organ. Natomiast nawet bardzo niewielkie ilości promieniowania elektromagnetycznego mogą uszkadzać barierę krew-mózg, tym samym powodując zwiększenie narażenia na substancje toksyczne. W ciągu ostatnich lat przeprowadzano następujące badanie. Nawet jeżeli niewielka kropla krwi trafi czy przejdzie przez barierę krew-mózg, może wielokrotnie zwiększyć ryzyko zachorowania na choroby autoimmunologiczne, takie jak na przykład stwardnienie rozsiane. A zatem uszkodzenie bariery krew-mózg stanowi bardzo poważne zagrożenie dla życia człowieka. I naturalnie, kiedy przypomnimy sobie teraz o tym, jak działa stres oksydacyjny, jak wygląda neurouszkodzenie, które prowadzi do szeregu chorób, takich jak właśnie zwiększone ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera czy choroby Parkinsona, bądź też innych chorób degeneracyjnych ośrodkowego układu nerwowego, to musimy zdawać sobie sprawę z tego, iż każdy przypadek uszkodzenia bariery krew-mózg stawia nas w poważnym ryzyku. Są to zatem poważne kwestie i musimy pamiętać, że nawet niewielka dawka promieniowania elektromagnetycznego może uszkodzić mózg. Jest to szczególnie istotny problem u dzieci, ponieważ eksperci twierdzą, iż mówimy praktycznie o pandemii neurotoksycznej i to pandemii neurorozwojowej, czyli u dzieci. Dlatego niezbędne jest wypracowanie globalnej strategii profilaktycznej. Profilaktyka jest tutaj bardzo ważna, ale pamiętajmy, że o właśnie profilaktyce stale się zapomina. Systemy ochrony zdrowia najczęściej zasadzają się jednak na diagnozie i leczeniu, a dużo słabiej podchodzą do poziomu profilaktyki, czyli zapobiegać zawsze łatwiej niż leczyć, ale wydaje się, że nasz system ochrony zdrowia jednak nie odzwierciedla tej ważnej zasady. Starajmy się chronić tych, którzy bronić sami się nie mogą, czyli nasze dzieci. Pokazuję jeszcze dane z mojego kraju, z Australii, pokazujące obciążenie zdrowotne dzieci. Niestety zaburzenia neurobehawioralne, takie jak na przykład zaburzenia lękowe, myśli samobójcze, samookaleczanie się, to są wszystko bardzo poważne wyzwania stanowiące obciążenie zdrowotne dzieci w naszym społeczeństwie. To jest bardzo smutne, ale są to niestety fakty. I teraz jak przyjrzymy się doniesieniom naukowym, tak naprawdę wystarczy się rozejrzeć dookoła. Wiemy, że dzieci narażone są na toksyczne promieniowanie już właściwie od fazy życia płodowego, od tych najwcześniejszych chwil życia. Są badania i dowody naukowe pokazujące nam, że promieniowanie elektromagnetyczne może
wpływać szkodliwie na zmiany w rozwoju mózgu i tym samym zmieniać sposób prawidłowego ich rozwoju. Może nie będę szczegółowo omawiać tych badań naukowych zajmujących się właśnie tym, w jaki sposób na funkcje poznawcze wpływa promieniowanie elektromagnetyczne. Odsyłam Państwa do mojej prezentacji. To są badania przeprowadzone w poszczególnych krajach, które pokazują nam objawy neurobehawioralne, które zaobserwowano u ludzi narażonych na elektromagnetyczne promieniowanie, czyli tych, którzy mieszkają blisko stacji bazowych i tak dalej. Ogólnie można powiedzieć, że badania naukowe potwierdzają, i mamy ich sporo, iż ekspozycja czy narażenie na promieniowanie elektromagnetyczne powoduje poważne problemy zdrowotne. Chciałabym jeszcze wspomnieć także o wpływie tego promieniowania na nasze zdrowie reprodukcyjne. Otóż są badania wykazujące, iż sperma jest bardzo wrażliwa na promieniowanie i że jej jakość stale spada. To są badania australijskie, najnowsze. Właściwie metaanaliza, bo to jest 27 osobnych badań, z czego 21 potwierdziło obniżoną jakość spermy narażonej na promieniowanie elektromagnetyczne. To jest oczywiście bardzo ważne. Musimy chronić nasze zdrowie reprodukcyjne, musimy chronić naszych obywateli. Pamiętajmy jednak, że nie chodzi tylko o mężczyzn. Trzeba również chronić organy reprodukcyjne kobiet, tak by nie nosić urządzeń bezprzewodowych w okolicach brzucha, w okolicach jajników. Pamiętajmy, że kobieta rodzi się z zasobem jajeczek, które mają jej starczyć na całe życie. I wreszcie na koniec chciałabym powiedzieć może o czymś innym, wrócić do tego ogólnego obrazu, od którego zaczęłam moją prezentację. Nie wiem, czy są to fakty Państwu znane. Chciałabym przytoczyć badanie zatytułowane Limits to Growth, czyli ograniczenia wzrostu, jeszcze z lat 70. opublikowane. I podczas tego badania przeanalizowano big data, potężny zasób danych, starając się określić przyszłe trendy, przewidzieć przyszłe trendy. W tym badaniu sięgnięto po dane z lat 1900-1970. To jest ta linia ciągła. Zaś linia kropkowana to są przewidywania na przyszłość. Badacze przyjrzeli się rozmaitym parametrom, na przykład mamy tu dane populacyjne, liczba ludności. Natomiast przewidziano w tym badaniu, iż zachodni styl życia i industrializacja wprowadzi nas oczywiście na ścieżkę szybkiego wzrostu jako cywilizację, jednak nie da się tego utrzymać. Nie będzie to zrównoważony rozwój. I teraz jak przyglądamy się aktualnemu tempu industrializacji, który nazywamy modelem codziennym, modelem business as usual, to według tych badań, czy według tego modelu, możemy dojść do wniosku, iż nasza cywilizacja nie przetrwa, iż ten rozwój nie będzie miał charakteru zrównoważonego. Kiedy opublikowano to badanie, to wiele osób uznało, że jest to po prostu jakaś bardzo ponura wersja o charakterze bardziej fantastycznym niż naukowym. Szczególnie ci, którzy popierali kapitalistyczny rozwój Europy Zachodniej, nie chcieli malować tak pesymistycznego obrazu. Jednakowoż w 2014 roku aktywiści na Uniwersytecie w Melbourne
zapragnęli sprawdzić, czy być może te przewidywania opublikowane w latach 70. przez MIT były trafne. I postanowiono sprawdzić to przy pomocy specjalnego algorytmu nakładającego to wartości predykcyjne z lat 70. na trendy aktualne. I mamy tutaj linię tak na grubo zaznaczoną. To są właśnie dane, które nałożyli na ten wykres naukowcy z Melbourne. I muszę powiedzieć, że obraz jest bardzo niepokojący, ponieważ wydaje się, że badania Limits to Grow z lat 70. okazały się niestety bardzo precyzyjne. Okazało się, że te przewidywania niestety były trafne, zarówno jeśli idzie o trendy populacyjne, na przykład to, że mniej więcej do 2030 roku będzie nam stale rosła liczba ludności, zaś po roku 2030 będziemy obserwować spadek i potem ponowne wybrzuszenie. Proszę Państwa, zachęcam Państwa do tego, by przyjrzeć się temu badaniu Limits to Grow, czyli granice wzrostu, i sprawdzić, jak przewidywania z lat 70. naukowców sprawdziły się i odzwierciedlają aktualnie obserwowane trendy. Co to dla nas znaczy? Jeżeli rzeczywiście te przewidywania i prognozy są trafne, to tak naprawdę czeka nas potężny upadek cywilizacji ludzkiej i to już w ciągu najbliższego dziesięciolecia. Dlatego są to dla nas czasy wyzwania. To my w XXI wieku musimy stawić czoła tym wyzwaniom. Musimy sięgnąć po podejście oparte na wiedzy i na nim zasadzać podejmowane przez nas decyzje. Musimy także rozważyć, jak stres i jak zanieczyszczenie środowiska wpływa na nasze życie. Mówię tutaj o zanieczyszczeniu płynącym nie tylko z elektromagnetycznego promieniowania, ale także to zanieczyszczenie chemiczne, które ma ten potencjał, by zniszczyć naszą cywilizację. Zresztą historia nam to wielokrotnie pokazywała. Cywilizacje rosły, ale potem upadały. Wywoływane były te upadki, czy to wojną, czy naturalnymi katastrofami. W XXI wieku istnieje taka możliwość, a nawet silne prawdopodobieństwo, że to właśnie wykorzystanie nowoczesnych technologii albo nadmierne ich użycie może doprowadzić do potężnej katastrofy ekologicznej, biologicznej, a tym samym powalić naszą cywilizację. My musimy teraz podejmować ważne decyzje, ponieważ to, co czynimy dzisiaj, decyzje, które podejmujemy dzisiaj, wpłyną na to, czy uda nam się przetrwać. Dziękuję bardzo. Powinnam pewnie powiedzieć. Dziękuję bardzo za uwagę. Thank you.